Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, jest siódma, która dokładnie? 7:21. Szykujemy się do pracy, do szkoły. Dzisiaj rozkminiłem, że jestem totalnie innym dzieckiem, znaczy byłem totalnie innym dzieckiem niż Nikola. Nikola, jak ja wstałem, o której ja wstałem? 7:05, nie? To Nikola już była na nogach, na 8 do szkoły. Ja pamiętam jak dziś, jak miałem na 8, to wstawałem o 7:40. Wychodziłem z psem i 7:50 z kanapką w dłoni wychodziłem do szkoły. Dlaczego ty nie śpisz? Co? Ja wiem dlaczego, bo już przeżywa osoba korona, tylko żebyś ty chociaż już zabić do szkoły. I ma, tak? Ale no przed, o której ona wstaje zazwyczaj? Dzisiaj no, 6:30. Ciężko już zerwać z łóżka. Tak, a dzisiaj oczywiście, a dzisiaj jak ja chciałem pospać, to ty mnie budzisz? Mało tego, powiedziała mi, że żebym pamiętał, że musimy wyjechać 7:30, bo co? Bo będą duże korki. Taką mam siostrę, co ty się tak z tym? Patrzę, że to coś chyba mi pękło, czy to nie? Czy tak się no wiesz, no troszkę pojadłaś ostatnio, to mogłaś mieć. Zaczynamy ten dzień, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, koniecznie to zrób. Widzimy się na vlogu, niech dzieje się magia. Ranek panek, do szkółki. No. Nakładaj maseczkę, bo nie możesz. Musisz nakryć. Plecami. Musisz nakryć, bo się udusisz. Kocham cię. Słyszysz? Co? Jak nam wstępować, że nie mieszkamy razem, to też musimy w maseczce. Jak co? Jak nie mieszkamy razem. Jak nie mieszkacie? W samochodzie? Tak. A. To ja z wami nie mieszkam. No właśnie, nakładaj maseczkę. No ja mam maseczkę akurat w samochodzie. Nie, no, szukasz ze mieszkania. Zaraz nałożę. Czyli co, jedziemy do cukierni, tak? Po bułeczkę i po wodę? Ja tam wysiądę, a wy sobie pójdziecie. A ty, ale ja mam kupić, czy ty kupisz? Nie, ja kupisz, wysiądę, szybko kupię. Sorry morda, nie mieszkamy razem. Chcesz jakąś szukasz bułkę słodką? Nie, dziękuję. No właśnie, trzeba zakładać. Dobra, jedźcie, żeby się spóźnię. No spóźnisz się na lekcję, fajnie. Nie fajnie. Pomyśl. Dzisiaj umyte i zęby? Oczy umyte? Taki czek. Trzeba teraz poczekać z wejściem, więc spóźnimy się. Nie pójdziesz na pierwszą lekcję, fajnie będzie. Naprawdę, ja muszę mieć. No, co jest? To jest moja siostra, naprawdę, dobra. Nikola, pasy zapinaj. Tak, zapnij pasy. Zapinaj szybko. Powiem ci, że nie poznaję mojej siostry. Znaczy nie ciebie, tylko że ty jesteś moją siostrą, to dziw. Ja bym mógł na 13 iść na pierwszą lekcję. I by było dobrze. Wolność. Czemu wolność? No mama poszła. Chwilę. Kupi ci ponczusia? Ponczuś, woda i do szkółki. Masz sprawdzian jakiś dzisiaj? Tak. Z czego? Z matmy. O, to lipa, co? Nie no, spoko. Dasz radę. No to dużo. No dasz radę. A z czego masz? Z godzin. Z godzin? Jak to z godzin? Która jest godzina? Na przykład 12:45, którą widzisz na zegarku? A jakieś tekstowe zadania pewnie też, nie? A, dasz radę. Zjesz teraz magicznego pączka od mamy, to... Trzymam kciuki. Siostro. Ciut, że się spóźnimy trochę, ale... Dawaj matka! Dawaj matka. Patrz, to jeszcze ciepło, jeszcze gorąca bułeczka. Ja cię. I proszę wodę. A dla synka? A no pytałam się. Nie, no żartuję. I guziaczka, kochanie. Pałkaszku, miłego dnia. Ludowska. Pa. Pa, pa. Miłego dnia. Dziękuję, miłego. Dobra. No i teraz poczekamy. Nie, no nie. Nie, no jedzie. No daj spokój. Jest 42. O Boże, jest 18 minut. No Łukasz. Ja nie wierzę w tą moją siostrę. Co się porobiło? Ja nie chcę chodzić do szkoły, ale nie chcę się spuścić. No ja wiem, to bardzo dobra cecha akurat, której nie ma twój brat niestety. A co masz pierwsze? Pierwsze. Jaką lekcję masz na pierwszą? Nie wiesz? Czyli nie wiesz na co nie chcesz się spóźnić? To już jest bardziej podobne do mnie. Pa, pa! A nie chcesz hajsu do sklepiku? A, tak, szybko! Ile? Dzwonek, dwie dni! Nie mam dwóch dni! Dobra, masz! Serio? Enjoy! Ale mówisz serio? Tak, idź! Miłego siostra! Do zobaczonka, ucz się dobrze! Piątkę z matematyki przynieś! Dobra? Piąteczka! Dobra, pa! Matematyka, sprawdzian, Boże Święty!
Dobrze, już nie mam sprawdzianu. Na pewno bym nie zdał. Nie no, zdałbym pewnie, ale słabo. Zaczynamy dzień, kochani, kochani! Przejeżdżałem przez to miejsce i musiałem się na chwilę zatrzymać. Zobaczcie, to jest miejsce, gdzie wasz Łukaszek się wychował. Tutaj zawsze siedziałem. Boże, jak tu wszystko jest teraz małe. W sensie tak się wydaje, że jest dużo mniejsze niż było. Tutaj pierwszy sport. Grałem w ping-ponga z koleżanką, z przyjaciółką moją wieloletnią. I w ping-ponga paletkami, i w ping-ponga zwykłą piłką. Tam były bramki. Na tym stoliczku chyba prawdopodobnie był pierwszy alkohol, gdzie siedzieliśmy do 6 czy do 7 rano, ponieważ żegnaliśmy mojego kolegę, który wyjeżdżał do Stanów. Nie ma nic. Nie ma ludzi. Pamiętam, tutaj siedzieliśmy, rozmawialiśmy przed kinem, do którego mieliśmy iść. Tu ktoś grał, tam ktoś grał w piłkę, tam ktoś się ganiał, tam ktoś wyklinał. A teraz jestem sam. Niesamowite przeżycie dla mnie, naprawdę. Zawsze jak jestem w Białej, to przejeżdżam tędy, ale pierwszy raz od pewnie 15 lat tutaj zszedłem. Nie no, nie 15, bo ile jestem? 10, 11 lat. To 10 lat mnie tutaj nie było. O tutaj właśnie wasz Łukaszek siedział, zobaczcie. Tutaj zawsze stałem pod blokiem i krzyczałem: Michał! Dobra, bo jeszcze mnie pogonił, uciekamy. Niesamowite, jak to się potoczyło, co? Wszystko. Na jakichś błotach, grałem w piłkę, na jakichś asfaltach śmiesznych. A teraz mam rodzinkę, jestem szczęśliwy. Jadę do właśnie do mojej rodzinki, jadę do Angeliki, bo muszę ją budzić, ponieważ nagrywa dla was vloga. Do tego pokażę wam jeszcze Coco, jak ona wyrosła, jak ona jest wspaniała. Za chwilę pokażę wam w domu. Także widzimy się już z domku. Ja jeszcze tak pewnie z 3-4 minuty sobie tutaj posiedzę. Piszcie mi proszę w komentarzach, czy też macie takie sentymentalne miejsca, gdzie jak wracacie na przykład do miejsca, gdzie się wychowaliście, to też się łezka wokół kręci. No ja tak mam. Ja tak mam, bo przeżyłem tutaj dużo. Kokuś! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry, pani! Dzień dobry! Jaki to, wiecie, jaki to jest? To jest straszny łobuz się zrobił. Straszny łobuz! Dawaj! Nie gryź mnie? Nic. Koko, chodź tu! Dawaj to! Nie wolno ci! Dawaj! Nie wolno ci jakiegoś drewna jeść. Idziemy do domu, chodź. Dełapę. Dobrze, brawo! 100 lat, niech żyje nam już! 100 lat. Nie będzie nas na twoich urodzinach, ale tydzień później przyjadę, proszę, to jest prezent urodzinowy. Żartowałem, że to jest dla Sary, to jest dla ciebie. Otwieraj. Chciałaś ciuchy, to masz ciuchy. Elegancka koszulinka. Versace. Fajna? Dziękuję. Pokaż ją, bo ja już dawno, kiedy my ją kupiliśmy? Już dwa miesiące temu połóż ją, zobaczymy. Na co? Koko. Pokaż, rozłóż, bo chcę zobaczyć, co, nie wiem, jak wygląda. Okej, okay. A no tak, fajnie. Koko! Nie, poważnie, bo już zapomniałem. Koko, fajne, co? Dalej. Patrz, jaki gancygal plecaczek. Bez jaj. Cudne. Cudne. Fajne? Bez jaj? Tak, cudny jest. To co on wala tam? Do szkoły chyba jest za mały, co? Ale... Tak, na osie. Pokaż go. Na ośkę, pokaż go. Mamy, wyostrzyło mi. No. Bajeranski, co? Bajera. Bajera, powiedz, nie? No i tu masz dalej, zobacz, takie pierdółeczki bardziej, nie? Słoik, żelek. Wiesz, że jak Adrian był u mnie z Michaelem, to ci podjedli? Bo myśleli, że to ogólnie stoi w domu i ci zjedli z jednego. Okrzyczeliśmy ich, znaczy Andrzejka okrzyczała. Bajeranckie, co? Ty lubisz, to najbardziej będzie twój tato zadowolony pewnie. To zobacz, to są takie, wiesz? Co ona tam odwala? Jezu, co ty drapiesz? Wow. Tak. Yeah. Jest! Tak? Tak, ten robi mnie. Pokaż. Może okruszył. W podróży. Ten ma. Aha, wow. No faktycznie. Ty Łukasz, jak śmiesznie jesteś, jakbyś pierwszy raz widział. Ale poważnie, znaczy ja już tak długo nie widziałem tego, że naprawdę. Niektórych rzeczy w ogóle pierwszy raz, nie widziałem tych kul na przykład w ogóle.
To są ołówki z takimi kryształami. Wszystko? Nie, szmineczka, czy tam pomadka. Pepsi. Tak! Tak! Co tak? Czekałam na to. Nie miała kupić. Nie kupiła? Nie. Zadowolona z prezentów? Bardzo. Dobry mam gust? Sto lat. Mam gust dobry? Przepraszam bardzo, plecaczek ja też wybierałem. No byłem przecież, co ty gadasz? Ja wybrałam i zapytałam, czy może taki na urodziny kupimy. No tak, ale dałem zgodę. To ja znalazłem i powiedziałem, że ja. Kotek, byliśmy na Moliera i pokazałem tą Ty rzecz, jesteś szalony! Nie. Ja zobaczyłam i mówię... Nie, Kotek, nie. Pokazałem na Moliera, nie. Żebyś nie zgadł. Ja powiedziałam, czy Nikoli. Nie, ja! Nie przysięgam. Jezu, jesteś taki ściemniacz. To było przy Kenzo. Ja poszedłem Luka. Sobie patrzę, mi się go naprawdę... Ja też pamiętam, skupiam proszę, się. Proszę, przypomnij się, nie słuchaj Nikola. Kotek. Nieważne, Nikola. Nie, no tak, ważne, to nie jest ważne, to nie jest dostałaś. Fajne? Posują prezenty? Bardzo. Na ośce będzie fajnie? Świąteczka. Ostatnio ciekawe wczoraj Luka szary. Zapytał Nikoli, co by chciała dostać na urodziny, a Nikola mówi ubrania. Ciuchy, powiedzmy. Już nie zabawki, co? Już nie zabaweczki, już ciuchy najważniejsze są w cenie. To jest 36. Dobra. Dobrze. Zbieramy dobry się, rozmiar? Uciekamy do Warszawy, ekspresowo. Piąteczka, ucieszy wujeczka. Nie, no co, ty tato cię zabije, angielski masz zaraz, się szykuj. Ty wiesz co zrób Nikola? Schowaj te żelki za łóżko i będziesz sobie brała je kiedy tylko będziesz chciała. Tato nie tak. Za nich wiedział. Tak, zrób. Koko! A Koko! A dla ciebie nic? Patrz jak ona chce. Ona coś też chce. Jeśli pytacie jaki mam widok z okna, to zobaczcie. Najpiękniejszy, nie wiem czy widać. O! Najpiękniejszy widok. Niunia sobie odpoczywa, morsuje. Do zobaczenia. Zobaczę cię już następnym razem jak będziesz o rok starsza. No w sensie wiesz o co chodzi, po urodzinach. No. Grunt to mieć narzeczoną, która zrobi ci konkretne śniadanko. Zobaczcie, sekunda, nawet się nie zmęczyła, a jak pięknie. Co to jest? Croissant z parmą. Z szyneczką, tak. Kawka z mlekiem. Ty pijesz kawę? Różową, tak. No, także zobaczcie, to się ma szczęście, że się ma tak zdolny... O te narzeczki było. Tak. Tak, to się ma szczęście, że się ma tak zdolnie kulinarną. Narzeczono. Zobaczcie, sekundkę. Musisz pokazać w środku, jak ładnie wygląda. Oczywiście, już pokazuję. A możesz to otworzyć, czy nie? Ja to zrobię jedną ręką. Prezentuj swoje dzieło. Zdradzisz przepis? Tadam, zobacz jak to wygląda. Serb w środku jest. No. Skąd ty miałeś takie rzeczy, jak w lodówce nie ma? Pięknie wygląda, co? Naprawdę, przepięknie. Jestem z ciebie dumny. Zobacz. I jeszcze nawet ciasto zrobiła. Widzicie, zobaczcie, jest godzina 9 czy tam 10, a już ciasto u mnie w domu zrobione. Wszystko. Nie pamiętasz? Nie pamiętam. Wow. Podoba się? Bardzo mi się podoba. I teraz zobaczcie, jemy śniadanko przyrządzone przez moją narzeczoną. Co odpalamy? No, musimy coś pomyśleć. Queen of Soul. A, tak. Tutaj oczywiście moja córeczka już czeka na mnie. Zobaczcie, jak mamusia po mamusi ma od małego je ośmiornice. Smacznego. Mamusia lubi ośmiornice i ty lubisz, co? Każdy ma swoją. Nie było równych talerzy, ale tak już to się prezentuje na talerzu, gotowe. No nieźle, co? No nieźle, smacznego. Lepiej byś nie zrobił. Absolutnie.